Nie jeżdżę tym autem, nie jeżdżę tym ciągnikiem, także za wiele nie jestem w stanie o nim powiedzieć. Tak tylko tyle, co zdążyłem tutaj sobie pooglądać tak przez chwilę. Tutaj mamy czujnik, wyłącznik prądu. Z takich ważniejszych rzeczy. Owiewki boczne. Akumulatory z tyłu między tylnymi kołami. Tutaj miejsca do odpalania. Ciekawe rozwiązanie. Takie tu się przekręca i się wysuwa nam taki pręcik, na który zaczepiamy, chwytamy tą krokodylkiem. Można się odpalić. Podłączyć przewody. Tutaj owiewkę sobie wyjdziemy na górę. O, ciekawe, zbiornik AdBlue został umieszczony tutaj nad przednim lewym kołem. I tutaj mamy taką rączkę aluminiową, którą się reguluje pochylenie tej owiewki dachowej i tu się kręci nią i ona się tam obniża bądź podnosi w zależności od wysokości naczepy, także można sobie dopasować, żeby te żeby ta aerodynamika była jak najlepsza. Tu wszystko przykryte. Kurczę, wszystko jak nowe, to jest piękne.